i dojechałyśmy do celu. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Czy ktoś uwierzy, że to jest jeszcze Irlandia? Słuchajcie, jako że akurat nie mamy żadnego wyjazdu, to postanowiliśmy, że przywieziemy was na wycieczkę lokalną. Tak, czyli tak jak wspominałyśmy, jesteśmy nadal w Irlandii, a widoki jak normalnie w Portugalii. Tylko temperatura trochę chłodniejsza, ponieważ mamy koniec kwietnia. A tutaj niestety tylko 12 stopni, jak widać, jesteśmy ubrane ciepło. Także stąd Misia ma nygę, ciepłe kurtki, kaptury. Wieje. Dokładnie, ale jest przepięknie. 12 stopni, słonko wyszło, ale odczuwalne jest troszkę chłodniej, także no co, idziemy na dół zobaczyć, jak tam wygląda fajnie. Także zabieramy was na plażę. Chodźcie z nami. Misie. Stepping out, it's Friday night. How I'm longing for this day. Yes, I'm single, oh, we want to mingle. And my friends are on the way. I jesteśmy na plaży. Jak widać, słoneczko niestety zaszło nam troszkę. No i tak jest przepięknie. Czy ktoś naprawdę uwierzy nam, że jesteśmy w Irlandii? Trzeba sprawdzić wodę. To chyba nie odważa się ściągnąć buta. Więc może ręką tylko. Chyba że Kicia się odważy. Zapytamy zaraz. Odważysz się ściągnąć buta i sprawdzić, jaka jest woda? Dobra, słuchajcie. 100 łapek w górę i ten. 100 łapek w górę i ściągam buta i zamoczę go w tej wodzie. Kto? Buta zamoczysz nawet? Za 100 łapek? Słuchajcie, jeszcze raz. Słuchajcie, 100 łapek w górę. Słuchajcie, 40 łapek w górę. I moczę stopę w oceanie. Co wy na to? Jest już te 40? Chyba jeszcze nie ma. No jak to? No to up, lajkujemy, a teraz będzie stopa w wodzie. Lecimy, chodźcie. No i wyszło słoneczko. I w słoneczku zobaczcie, jak fajnie, nie? W słoneczku zamoczę stopę za chwilę. Nie, nie jesteśmy gołosłowne. Challenge to challenge, tak? No. Sprawdzamy, jaka jest woda, tak? Uważaj, bo idzie fala. Fala idzie, zaś się zmiecie. No dobra, no to testing. Sprawdzamy, jaka jest woda. Jaka? Ciepła! Nieprawda. Lodowata? Nie. Woda? Kulminacyjny moment. Kicia zobaczyła stopę w oceanie, zimę. Nie ma zimy, to już wiosna. Zaliczone! Mam nadzieję, że łapki są. Tak, filmik. Tymczasem zrobi sobie filmik na jedną stopę. Tu jechać masz, czy nie? Strasznie wieje. Ja obstawiam, że mi się nie słychać. Idziemy na spacer brzegiem oceanu. Także taki chill. Jak widzieliście, challenge wykonany. Zaliczony. Łapki się zgadzają, to najważniejsze. Także taki dzionek. Dobrze, że się ciepło ubrałam. No. Taka ciekawostka dla tych, którzy wybierają się do Irlandii, zawsze bierzcie ze sobą ciepłe ciuchy. Nieważne, czy jest lato, zima, czy co.
ciepłe ciuchy muszą być. Lepiej się rozebrać niż potem właśnie jest za zimno. Ale ogólnie Bali, tutaj jestem, Misia też, polecamy, super miejsce. Normalnie mam, to jest koniec kwietnia. Normalnie w kwietniu w Finlandii już jest bardzo ciepło, jest wiosna. Zawsze przychodzi wcześniej tutaj niż do Polski. No a w tym roku sprawiła takiego psikusa, że no jeszcze za nią czekam. Ale zaraz mam popatrzmy pana, który wszedł dalej niż kicia do wody, także pełen szacun, bo loda jest loda i woda jest naprawdę zimna. A za mną chyba chodzą lody. No. Nic. Za zimno, no. Lecimy spacerować dalej, tak? Red eye strobe lights moving across the walls. You're looking like a movie star, but I don't know just what you are. Seems like your type to be on the floor. You're looking for a kind of queen, the baddest one you've ever seen. You're shining bright as crystal, moving like a twister. Tak spacerujemy po plaży sobie. O, zobaczcie, tu idzie piesek, jakiego byśmy chciały. Pomeranian, poleklinia. Słuchajcie, my już kończymy spacer po plaży. Myślę, że teraz udamy się na jakąś Irish coffee. I ruszamy dalej w podróż, także zabieram was ze sobą na naszą wycieczkę po Irlandii. Mam nadzieję, że wam się podoba ta plaża, bo nam bardzo szkoda tylko, że temperatura jest słaba. No ale co, lepsze to niż nic, fajnie, że nie pada. Także do zobaczenia potem. I tu jeszcze Misia na pożegnanie. Wracamy, tak? Jedziemy dalej. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. Zobaczcie, dotarłyśmy na Maidenhead. Niestety pogoda nas zaskoczyła, ha. Jak widzicie, jest silny wiatr i pada strasznie. Także szybko zwiedzamy i uciekamy dalej. Ale widok zapiera nam dech w piersiach. Misia jest przede mną. A teraz jeszcze biegniemy sprawdzić, gdzie jest latarnia morska. Warunki są naprawdę kiepskie. Don't care what you came from, only what you gon' do tonight. This is what we came for. Let's find out what we're made of tonight. The way you rock the dance floor, I can feel your heartbeat on mine. I don't know what I'm in for, but baby, keep it going. I don't mind. Jakie warunki kierowca prowadzi? Słuchajcie, taka sytuacja, niestety. Złapałyśmy gumę i wracamy z czymś takim. Zobaczycie jeszcze zdjęcie poprzednie przedstawiające flat tire. Także sobie jedziemy do domu 50 na godzinę. I to by było tyle. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!